Cześć wszystkim, dzisiaj mamy Grand Theft Auto w edycji na PlayStation 1. Jest to wersja Platinum, czyli taka po prostu wydawana po osiągnięciu przez grę danego pułapu, o czym zaraz powiem więcej. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, że gra miała swoją premierę 14 grudnia 1997 roku. Nie jestem w stanie podać daty premiery wersji Platinum, gdyż ciężko znaleźć informacje o czymś takim. Jednakże co do samej wersji Platinum właśnie w edycji na PlayStation 1, gra musiała prawdopodobnie przekroczyć pułap 400 tysięcy sprzedanych kopii, by otrzymać właśnie rangę Platinum, dzięki czemu gry stawały się tańsze w tej nowej wersji wydawniczej, dostawały właśnie taki pasek oraz srebrną płytę. O co zresztą, co zaraz zobaczycie. Nie jestem pewien co do liczby 400 tysięcy, bo na tamte czasy wydaje się trochę dużą liczbą i nie wiem, czy nie dotyczy ona do właśnie wersji na PlayStation 2. No ale mimo wszystko jednak podaję taką zamiast żadnej. Jeśli coś, to mnie poprawcie. A teraz przejdźmy właśnie do opisu pudełka, na którym znajdziemy oczywiście logo PlayStation oraz oznaczenie wersji PAL. Tutaj mamy wyżłobienie PlayStation, oczywiście pasek Platinum z PlayStation, hologram PlayStation Sony. Na okładce znajduje się to samo co na premierowej wersji, czyli po prostu jakiś budynek prawdopodobnie w Nowym Jorku wraz z taksówkami i radiowozem. Znajdziemy również 18 od BBFC, mamy również logo DMA Design, Take-Two Interactive oraz Parental Advisory. To oznaczało po prostu nic innego jak to, że w grze występują przekleństwa. Take-Two, no to wiadomo, znaczy firma, która zajmuje się tworzeniem gry, oraz DMA Design, czyli dzisiejszy Rockstar North. Po boku mam również PlayStation. Tutaj prezentuje się to również w taki sposób. Tutaj jest kolejna właśnie różnica, że jest to na tle srebrnym, nie tak jak to miało miejsce w edycji premierowej, czyli kolor czarny. Logo PlayStation. Wersja SLES 0032, czyli taka sama jak właśnie w wersji premierowej. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Jest to również to samo, tylko dodany jest również pasek po prawej stronie oznaczający wersję Platinum. Screeny 3, oczywiście takie same jak w wersji premierowej. Krótki opis. Wymagania 1 gracz i karta pamięci 1 blok. Znów logo Take-Two oraz DMA Design. Kod kreskowy 50, czyli właśnie Wielka Brytania. Co znajdziemy w samym pudełku? Już Wam mówię. Mamy książeczkę, również właśnie z dodanym logiem PlayStation Platinum. Na okładce znajduje się wszystko to samo. Z tyłu krótki opis, który był tam w edycji premierowej na czarnym tle. Tutaj Wam właśnie wyświetlam filmik, który możecie porównać właśnie z edycją premierową. W środku mamy instrukcję krótką. Z tego co pamiętam, tam mieliśmy również wersję włoską. Tutaj prawdopodobnie będzie tylko właśnie angielska. Tak jest właśnie. Kolejną rzeczą jest oczywiście plakat Vice City. Raczej mapa Vice City. A tutaj mamy plakat, który już widzieliście zresztą nieraz w moich filmikach. Kolejną rzeczą jest mapka Liberty City, która prezentuje się właśnie w ten sposób. A po drugiej stronie mamy mapkę San Andreas, które było jeszcze wtedy miastem, a nie stanem. No i ostatnią rzeczą, którą znajdziemy w pudełku, jest oczywiście płyta, która różni się od tej premierowej, gdyż jest właśnie na srebrnym tle, platynowym. Bardzo fajnie się mieni. I mamy na nim logo Take-Two, DMA, 18 od BBFC oraz logo Platinum. Tak więc był to unboxing Grand Theft Auto w edycji na PlayStation 1 oraz w wersji Platinum. Oczywiście jest to wersja PAL. Zapraszam Was do oglądania moich następnych filmików.